1 września, tuż, kontynuujemy więc cykl Szkoła Inaczej. Kilka dni temu mówiliśmy o katowickiej szkole socjokratycznej. Dzisiaj o pomyśle z Wodzisławia Śląskiego. Mniej czasu w szkolnych ławkach, a więcej prac nad projektami. W Wodzisławiu Śląskim stawiają na szkołę po nowemu i skracają tydzień nauki do 4 dni. Uczniowie w szkole są cały tydzień, ale w ramach programu mniej jest tradycyjnych lekcji, a więcej zadań praktycznych poza ławkami. Oprócz tego od nowego roku szkolnego będzie mniej kartkówek i sprawdzianów. Czy tak będzie wyglądała szkoła marzeń? O tym w materiale Pawła Jędrusika. To efekt strategii rozwoju oświaty na lata 2022-2026. Nowe zasady będą obowiązywały od nowego roku szkolnego w klasach od 1 do 3 każdej szkoły podstawowej w mieście. Strategia zakłada, że jeden dzień w tygodniu będzie poświęcony pracy projektowej. Wtedy uczniowie będą na przykład uczestniczyć w zajęciach albo poza budynkiem szkoły, albo w jej murach. To na przykład zajęcia krawieckie, stolarskie czy plastyczne. Wtedy uczniowie pracują zgodnie z ideą projektu, czyli wybierają temat, wybierają cel. On musi oczywiście dotyczyć podstawy programowej, bo tak jak mówiłam, realizujemy podstawę programową. Są podzieleni na grupy i przede wszystkim budują kompetencje związane z pracą w grupie, czyli współpraca, wyszukiwanie treści, selekcja tych treści, wybór formy projektu i później prezentacja projektu. Nie oznacza to jednak, że w każdej szkole będzie konkretny dzień, podczas którego będą się odbywały takie prace. Szkoła może zadecydować, że takie zajęcia będą odbywać się na przykład przez 2 godziny w jeden dzień, a w kolejny przez następne kilka godzin. Tak naprawdę prace nad strategią trwały około 2 lat. To nie jest tak, że nagle coś się zmienia. Były konsultowane bardzo szeroko z gronem metodyków, ze specjalistami zewnętrznymi, ze stowarzyszeniem, które jakby specjalizuje się w tego typu jakby działaniach. Ma przede wszystkim na celu przygotować rozwój wodzisławskiej oświaty w trzeciej dekadzie XXI wieku. Do nowego roku szkolnego przygotowują się w Wodzisławiu Śląskim, ale też w innych miastach. W tym roku pierwszy dzwonek zabrzmi dla około 570 tysięcy uczniów w regionie. Niemal wszystkich zajęcia rozpoczną się 4 września bez jakichkolwiek zakłóceń. W niewielkim procencie, 0,5% szkół, zgłoszono ewentualne utrudnienia i problemy, które wynikają z niezakończonych do 31 sierpnia remontów, przy czym tylko w kilku przypadkach zajęcia zostaną zorganizowane w innym budynku. W Wodzisławiu Śląskim nowa strategia będzie na razie obowiązywać w klasach od 1 do 3. Wkrótce jednak może zostać także wprowadzona w klasach od 4 do 8.